Jest też taki dodatkowy trend wśród polskich konsumentów, że oni nie tylko kupują, ale nade wszystko coraz częściej czytają. Według danych GFK Consumer Life 38% polskich konsumentów czyta etykiety coraz uważniej i interesuje się po prostu, co kupuje dokładnie. 57% Polaków, wynika z różnych badań, kupuje coś, co sądząc z lektury etykiet, pasuje do ich bardzo indywidualnych e, zapotrzebowań. Jak Państwo wychodzą naprzeciw temu precyzowaniu oczekiwań? Oprócz tego oczywiście, że więcej piszecie na etykietach, domyślam się, prawda? Ale w jaki sposób e, przekładacie to na, na swoją ofertę? Na przykład, czy e, udało się uchwycić jakąś niszę na tym rynku, którą, którą da się zapełnić? To ja trochę przewrotnie odpowiem. Staramy się pisać na tych jednak ja Sorach mniej. Dlatego, że e, tworząc markę Prostą Historię, jednym z kluczowych filarów była prostota, jak sama nazwa wskazuje, czyli prosty skład. Im krótszy, tym lepszy, czyli im mniej tego, co jest napisane, tym lepiej, tym zdrowiej. Tym lepiej dla konsumenta, tym lepiej dla produktu. No, ale to w pewnym sensie piszecie więcej, bo piszecie o wszystkim, tylko składników jest mniej, jak rozumiem. Tak, w tym, w tym sensie tak, w tym sensie tak, ale właśnie krótki skład to, yy, to jest filozofia, która towarzyszyła nam w momencie tworzenia tej marki. Yy, czyli czyszczenie produktów z absolutnie zbędnych dodatków, składników, wzbogacaczy. Konserwantów i tak dalej. Ale to jest takie fajne nawiązanie do filozofii y, y, najlepszych restauracji. Tam zwykle w najlepszych restauracjach karty jest krótka. Tak. Im prościej, tym lepiej, smaczniej. To, to prawda. E, I to nam się udało zrobić. E, to absolutnie adresuje y, oczekiwania klientów. Ja się bardzo cieszę, że 30-50% już czytań na podstawie tego y, 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 dokonuje wyboru decyzji nowych, zakupowych. Nie? Dla nas to tylko lepiej, bo, bo nasze produkty należą do tych, które wyróżniają się właśnie na rynku tym prostszym, krótszym, lepszym, zdrowszym składem niż analogiczne w, w, w innych markach. A jak już rozmawiamy o tych konsumencie przyszłości, to teraz bo Pan wspomniał tego, tą żywność funkcjonalną dla, dla pokolenia tego Silver. A ja bym chciał spytać o, te, o tego konsumenta, który będzie mainstreamem. Za 10-20 lat, czy pokolenie Z i Alfa. I tutaj, jak po, po, powołamy się na wyniki różnego typu badań, to widzimy, że to pokolenie bardzo często jest pewnego rodzaju naznaczone nieufnością od tych dużych, globalnych koncernów, w tym spożywczych. I Bardzo często wybiera lokalnego, mniejszego procenta na rzecz właśnie tych takich, takich, takich no gigantów rynku. No i mimo wszystko, jesteście oczywiście. Yy, Tutaj nie, nie lansując jakichś marsów i innych nestów, bo to są naprawdę giganty, natomiast jesteście dużym, już dużym regionalnym graczem. Yy, czy adresujecie, czy w swojej, w swojej strategii, panie prezesie, również te, ten aspekt młodego pokolenia i, ten, i, i to, tą kwestię właśnie zaufania do, do marki? Chociaż pan już trochę o tym opowiedział. Yy, ale teraz takie pytanie wprost. Jak ten temat yy, w swojej strategii rozwoju firmy pan, państwa adresujecie? To zdecydowanie go zauważamy i adresujemy chociażby właśnie już przy tworzeniu marki jako takiej, oprócz tego, że stawialiśmy bardzo mocno na prostotę, to, to również na autentyczność. Młody konsument, on kolokwialnie mówiąc, nie, nie kupi ściemy. On kupuje emocje, kupuje wartości. Oczywiście też dobry produkt, bo, bo tego nie da się zastąpić, ale nie kupuje takiego krótkiego konceptu marketingowego, może z małą gwiazdeczką pod tytułem, kiedy influencer... Pojawia się na opakowaniu nagle sprzedaż tego produktu rośnie, chociaż w opakowaniu tego produktu nie ma nic nadzwyczajnego. To poza takimi impulsami, to, to ten konsument też jest świadomy, on bardzo dużą uwagę zwraca do, do tej części, na tą część związaną z, z wartościami. My nie bez powodu już kilka lat temu z naszych produktów usunęliśmy na przykład olej palmowy i dołączyliśmy do akcji Niejem nie palmowego Chroń orangutany. Jeszcze kilka lat temu to wywoływało lekki uśmiech, ale dzisiaj myślę, że już wszyscy wiedzą, rozumieją, są wyedukowani, że po pierwsze olej palmowy nie jest zdrowy, a po drugie koszt, koszty, jakie są ponoszone przy, przy jego produkcji, po to, żeby go pozyskać, mam myśli lasy tropikalne które są wycinane po to, żeby te palmy olejowe móc posadzić i ten olej pozyskiwać, no są ogromne. Te same lasy, które są właśnie naturalnym środowiskiem życia orangutanów, są taki symbol, um, który jest warty, który adresuje podejście tego nowego pokolenia, które um, dużo bardziej troszczy się o planetę niż inne. I które jest tym driverem, który które popycha nas wszystkich w stronę tego, żeby głośniej mówić, więcej czynić i myśleć o, o, o środowisku. Stąd, stąd takie, takie rozwiązania, i stąd yy, wierzymy, że, że konsument również to zauważy, doceni i będzie sięgał, sięgał pod nasze produkty. Teraz o konsumencie eksportowym. Państwo jesteście również dużym eksporterem produktów mrożonych, oczywiście oprócz rynku europejskiego, takiego naturalnego dla nas tutaj polskich producentów, eksportujecie nadal dalekie rynki, typu Brazylia, Meksyk, czy nawet tak egzotyczne na swój sposób i to nie, nie, nie tak ludne, jak te poprzednie dwa kraje typu Dominikana. Ale jednocześnie byliście Państwo też, mieliście eksport do, do, Ukra do Ukrainy i do Rosji. No i tutaj też pytanie, jak ta wojna za wschodnią Naszą granicą wpłynęła na, na, na Państwa biznes eksportowy i, i gdzie szukacie kolejnych y, atrakcyjnych rynków eksportowych? To może zanim odpowiem, na to główne pytanie nawiąże do, do Dominikany, bo to takie fajne wydarzenie w organizacji było, kiedy koleżanki odpowiadające za eksport. Udało im się sprzedać kontener różnych naszych produktów. No i zaraz potem powiedziały, czy mogą sprawdzić, i jechać na storczek, tak czy tam co? na tej Dominikanie, te produkty są dostępne w lodówkach. Ja mówię, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jak tych kontenerów będzie trochę więcej, to pewnie pojedziemy. To już jest to, jesteście na tym etapie? Czy jeszcze, jeszcze, nie? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A to trochę. jest motywacja taka, tak, poza, tak, po, po, taka po, przyjemne taki... Właśnie. Nie? Zdecydowanie. E, tak, kierunki nasze eksportowe można powiedzieć, że są od tych najdalszych. Po takie oczywiste i mniej oczywiste, nie, Ameryka, Kanada i tak dalej. A wracając do aktualnej sytuacji i tego, co wydarzyło się już w 2014 roku, kiedy Rosja pierwszy raz zaatakowała Ukrainę i wystąpiły pierwsze sankcje zakazujące eksportu niektórych produktów, właśnie na rynek rosyjski. To my tego nie odczuliśmy. Nie odczuliśmy tego dlatego, że w naszym portfelu eksportowym akurat ten kierunek wschodni. On nigdy nie był rozwinięty. No, tamte czasy, to można powiedzieć, była nasza, przed rokiem 14, to była nasza bolączka że, i potencjał do, do rozwoju, um, ale dzięki temu, kiedy, kiedy te eksporty się załamały, czy to z przyczyn formalnych, czy etycznych, um, my tego nie odczuliśmy, bo, bo nigdy tam nie eksportowaliśmy po prostu. Co więcej, no, to teraz w, w lutym tego roku, kiedy, um, kiedy, kiedy Rosja drugi raz najechała na Ukrainę, My kilka miesięcy wcześniej rozpoczynaliśmy pracę znowu z sieciami y, ukraińskimi, y, sprzedając im nasze, y, nasze produkty w markach sieci z największą siecią y, ukraińską, no i ta współpraca się, się odbywa, ale z perspektywy grupy, wolumenu, fabryki y, to były bardzo małe udziały, no i w związku z tym tak naprawdę no, nie mieliśmy czego stracić. A to jeszcze pociągnę ten temat atrakcyjności, bo pan, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że udział żywności mrożonej w wydatkach gospodarstw domowych na zachodzie Europy. Umownie zachodzie, tak? Bo to tak. Stany i Kanada też się to, to w ten trend wpisują, to znaczy w te, w te proporcje. Gdzie szukacie atrakcyjnych rynków, biorąc pod uwagę właśnie, że ten rynek tam jest duży i to jest do, do, dobry konsument, bo mimo o tym, że to jest świadomy i, i potrafią te zapłacić za żywność konsument. Jakby pan się z nami podzielił, przy, rozmawialiśmy trochę o analizie różnego typu danych, szukając okazji, okazji Biznesowych. Na jakimi rynkami pracujecie? My historycznie jesteśmy obecni w Europie środkowej. E, północnej Skandynawia, Prybałtyka. tam od zawsze ten eksport, od zawsze no od kilkunastu lat ten eksport rozwijamy. E, wyzwaniem dla nas jest Europa Zachodnia, mm, ale tutaj od roku 19, czyli w, w roku, kiedy spłonęła nam fabryka, w 20, kiedy ją. Zbudowaliśmy na nowo bardzo duży nacisk na te kraje, do, do których do tej pory nie eksportowaliśmy istotnych wolumenów. Kładziemy nacisk, czyli właśnie Europa Zachodnia. Ale można powiedzieć, że nie zamykamy się na, na inne, bo, bo podczas różnych spotkań pod tytułem targi Sial w Paryżu czy, 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 czy Anuga w Niemczech w kolonii. No pozyskujemy nowych klientów, spotykamy się z naszymi aktualnymi, często z tymi, którymi już historycznie współpracowaliśmy, ale ich utraciliśmy właśnie w związku z, z pożarem w 2019 roku. I, I powiedziałbym, że poza tymi kierunkami typu Skandynawia i Europa Środkowa nie mamy bardzo konkretnie sprecyzowanych kierunków, gdzie koniecznie chcemy. Zachód, to jest coś, nad czym pracujemy. Plus y, zapytania, y, oferty i, i, i można powiedzieć korzystanie z szans, które się pojawiają w, w innych, y, z innych kierunków. W znaczy nie ograniczamy się co do kontynentów, y, eksportujemy w, każdą, w każdym kierunku. A w ostatnim czasie szczególnie dużo zapytań y, spływa z krajów Bliskiego, Dalekiego Wschodu y, o kategorię frytek mrożonych. Y, ta kategoria od ponad połowy roku przeżywa duże zapotrzebowanie, bardzo ograniczoną podaż ze względu na, 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 na surowiec. No i można powiedzieć, że nie ma tygodnia, kiedy kilka zapytań nie wpada z absolutnie kierunków, z których, których się nie spodziewaliśmy właśnie o, o mrożone frytki. Na tych rynkach mrożone frytki są produktem premium? Nie, nie wiem, czy premium. Patrząc po, po specyfikacji i po zapytaniach, one nie odbiegają istotnie od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w, w Europie. Czyli segment chorekowy. Korzysta w zasadzie z bardzo podobnych indeksów. Oczywiście są klienci, którzy szukają ceny i niższej specyfikacji, niższej jakości, krótszych, itd. Im to nie przeszkadza. Są tacy, którzy absolutnie się pozycjonują i oczekują tego produktu, yy, może nie tyle premium, ale wyższej jakości. Yy, także tutaj wbrew pozorom nie ma istotnych różnic. No, ale żywność ta europejska można postawić też że taką generalizując, że ona w tych krajach, o których Pan wspomniał, dalekie, da, da, bliskie są traktowane co zasady jako żywność quasi premium że mamy jeszcze brak surowca. Tak? Tak, to mhm. jakby brak surowca, że standardy Unii Europejskiej co do produkcji żywności są na tyle wyśrubowane, że przy okazji marketing robią jako żywność premium, tak by można to powiedzieć. Prawda. Trochę z automatu tak, już to prawda. Państwo są też dystrybutorem rożonej żywności innych firm, Nestle, Corol. Ten biznes ma swoją specyfikę, bo tutaj mamy mniejszą kontrolę nad produktem, Niższe marże. Teraz jeszcze mamy rozmaite kłopoty, które zwiększają koszty transportu, które zwiększają koszty przechowywania. Czy państwo muszą te marże jeszcze ograniczać? Czy państwo w związku z tym myślą o ewentualnie zmniejszeniu zainteresowania tym segmentem swojej działalności? Tak, ten segment działalności, czyli działalność dystrybucyjna, de facto hurtowa, w ostatnich latach, ale powiedział, że na przestrzeni jednak kilku, kilkunastu lat, no, miały swoje wyzwania związane z marżą. Presja na marże od wielu lat jest bardzo duża e, i powiedziałbym, że dzisiaj, szczególnie w sytuacji rosnących kosztów, nie ma absolutnie najmniejszego zapasu, marginesu na to, żeby te, dalsze, żeby te marże dalej rodowały, żeby one się Kurczyły. Nie, ma, nie ma takiej możliwości, ten biznes już po prostu jest na krawędzi rentowności. To bierze się, można powiedzieć, z jednego głównego powodu. Rynek dystrybucyjny w Polsce, w części detalicznej, jest bardzo rozdrobniony. W kraju funkcjonuje kilkuset dystrybutorów, lokalnych dystrybutorów, z którymi my, jako firma ogólnopolska, największa, jedyna w o ogólnopolskim zasięgu, konkurujemy lokalnie. Drugie, druga, drugi czynnik, który wpływa na to, że te, że te marże one przez ostatnie lata się bardzo kurczyły, to y, no, spadająca ilość sklepów, y, a te, które zostawały, łączyły się w różne grupy, dołączały do różnych franczyz. Z perspektywy dystrybutora oznacza to, że trzeba zapłacić dużo więcej za tą samą sprzedaż, bo sklep jest dokładnie ten sam, konsument do tego sklepu przychodzi dokładnie ten sam, tylko pojawiła się centrala, Franszyzy, gdzie trzeba odprowadzić e, jakąś daninę e, i, i opłatę tylko za to, że ten sklep po prostu zmienił szyld de facto. E, no i to wszystko na, na przestrzeni ostatnich lat spowodowało, że, że ten biznes on przeżywał swoje problemy, a ostatni rok można powiedzieć może być takim wywrotowo rewolucyjnym, bo przy tak dramatycznie rosnących kosztach energii, paliwa, ta dystrybucja, ona jest wręcz nieopłacalna, dlatego my bardzo mocno przyglądamy się kosztom, bo zawsze zaczyna się od siebie i szukamy tych efektywności, żeby móc dalej świadczyć odpowiedni poziom serwisu dla naszych klientów. Ale zwracamy się w stronę dostawców. Mówimy o tym, że niektóre produkty są dla nas nierentowne do tej dystrybucji, po prostu koszty. Tego sposobu dotarcia do klienta, tego rodzaju dystrybucji są w ostatnich latach dużo wyższe. My, jako dystrybutor, jako hurtownia, nie mamy możliwości podnoszenia cen, które można powiedzieć dyktuje nam producent w swoich cennikach, a my, jako pośrednik, przekazujemy te ceny do, do sieci. Także my jedynie możemy sobie poprawić y, troszeczkę koszty, no ale one też mają jakiś poziom, gdzie już nie jesteśmy w stanie dalej nic z tym zrobić. E, możemy próbować renegocjować warunki handlowe, lub też wybierać po prostu klientów, których będziemy obsługiwać, e, którym będziemy w stanie zabezpieczyć serwis, e, usługę, taką, za jaką chcą zapłacić. E, stąd, e, stąd ten rok i przyszły rok dla dystrybutorów będzie bardzo trudny. E, ja osobiście tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy miałem kilka zapytań z, z różnych lokalnych firm dystrybucyjnych, które. Mierzą się z problemem kosztów, ale też z problemem e, braku sukcesji, czy z problemem wzrastającego ryzyka kredytowego tychże sklepów e, w, e, w czasie kryzysu, kiedy po prostu nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. E, e, te zapytania i, i kontakty od, od dystrybutorów no, polegały po prostu na tym, czy, czy jesteśmy otwarci na, na rozmowy o tym, żeby kontynuować pro, proces konsolidacji i te firmy w jakiś sposób e, przejmować. Ech, przyszły, ten zbliżający się rok nie będzie łatwiejszy, będzie jeszcze trudniejszy. Ech, koszty kapitału, odsetek i tak dalej no, zaczęły rosnąć w połowie tego roku bardzo mocno. Ech, energia, w zależności od tego, czy ktoś miał szczęście i miał ją zabezpieczoną do końca tego roku, to jeszcze się z tego cieszył, ale od nowego roku w zasadzie, ech, w zasadzie wszyscy będą płacili dużo więcej za, za energię w stosunku do końcówki 21, początku. 20, czy nawet końca, jeżeli właśnie mieli te kontrakty i ceny zabezpieczone. I zakładam, że no, rynek czeka niemała zmiana i niemałe turbulencje. No jak pan tak sobie właśnie yy, znajduje te parę minut, żeby usiąść i pomyśleć o kłopotach? I ma pan całą gamę kłopotów przed sobą, czyli zerwane łańcuchy, czyli rozwiązywanie yy, problemów. Czyli tak, czyli podwyżka cen surowców albo ich brak dostępności, na przykład olej słonecznikowy w wyniku wojny, prawda? Ma pan rosnące koszty pracy, rosnące koszty energii, co tam jeszcze, rosnące koszty opakowań. To z którym pan ma największy problem i jak firma do tego problemu podchodzi, jak sobie z nim radzi? No, to można pewnie jeszcze wymieniać kilka kolejnych, które, które na już, tej liście już nie są, chciałem, ale, nie. ale tak, na Pan to swojego Excela. To. Tak, tak, tak. Ja się, ja się śmieję, że jeżeli coś rośnie wolniej niż 100%, to, to nie wpada w kategorię problemu no? ani, ani inflacji. I niestety ten worek jest mniejszy niż ten, który rośnie bardziej niż 100%. My, jako organizacja, jesteśmy, powiedzmy, bardzo zahartowani w ostatnich latach. Tak jak wspomniałem, w roku 19 straciliśmy fabrykę i największy oddział dystrybucyjny. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na koniec lutego 2020 roku, rozpoczęliśmy proces budowy nowej fabryki. Dwa tygodnie później epidemia COVID twardy lockdown. A jednak 6,5 miesiąca po otrzymaniu tej zgody. Zaczynamy produkcję w nowej fabryce, w nowych, na nowych liniach, produkty wychodzą. W międzyczasie taka atrakcja pod tytułem właśnie COVID i, 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 i jego wpływ na segment rynku dystrybucyjnego, na którym operujemy, część gastronomiczną, która w naszym portfelu stanowiła około 40% przychodów, nagle on w pierwszych dniach, tygodniach COVID znika. Koszty zostają, magazyny zostają, ludzie zostają. Przychody znikają. Później te indeksy z poziomu minus 90 rok do roku stabilizują się na poziomie minus 50 rok do roku i z tym żyjemy przez dwa lata. Czwarty kwartał 2021 to można powiedzieć już zmieniające się bardzo mocno ceny energii, już mówimy o okropnościach kosztów. Atak Rosji na Ukrainę w lutym tego roku, co powoduje. Bardzo mocne przyspieszenie tych zjawisk inflacyjnych, które już zaczynaliśmy obserwować od połowy 21. No i to wszystko powoduje, że e, można powiedzieć, że na, na, na nudę i na brak wyzwań, na brak problemów to nie narzekamy. E, ale dzięki temu, no, no, i będąc jeszcze doświadczonym tym, tym wydarzeniem z 2019 roku, którego branża nie, 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 nie dotknęła, ale e, była dotknięta tymi zjawiskami covidowymi inflacyjnymi, no my jeszcze w gratisie mamy przygodę z 2019 roku. Ym... Ale znowuż dzięki niej wyciągając raczej te pozytywne rzeczy, które można wyciągnąć nawet z tych najtrudniejszych sytuacji, no to dzisiaj mamy nowoczesną fabrykę. Dzisiaj zastanawiamy się, od kiedy będziemy potrzebowali uruchomić czwartą brygadę, żeby pracować w trybie ciągłym, żeby fabryka zabezpieczyła wolumeny, na które, które już nasze działy sprzedaży sprzedały w rynek i wygenerowały na nie popyt. I z tej perspektywy można powiedzieć, że, że, że my będąc właśnie tym zahartowanym, to jednak sobie z tym radzimy i patrzymy mimo wszystko optymistycznie. Staramy się patrzeć optymistycznie, nie znaczy to, że to będzie łatwiejszy czas, prostszy czas albo przyjemniejszy. My na jakichś podsumowaniach z zespołami rocznej pracy mówimy o tym, że ten rok to był krew pod ilzy, po czym z zespołu pada tylko krwi nie było auzy to były dosyć standardowe w tych, w tych, tych, tych w tej zmienności w tych okolicznościach, które nam świat dostarczał.